Trzeba było nie zgadzać się na warunkowość, trzeba było nie zgadzać się na KPO, trzeba było bronić polskiej suwerenności, tak jak chciała Solidarna Polska, mówiąc, że właśnie tak będzie, że Komisja Europejska ma wilczy apetyt i będzie chciała zwiększać swoją władzę kosztem państwa polskiego. Będzie chciała wykorzystać niczym ten wytrych, tą dobrą wolę polskiego rządu, by szantażować i wymuszać kolejne zmiany. I niestety widzimy na załączonym obrazku, że dzieje się dokładnie to, o czym mówiliśmy, przed czym przestrzegaliśmy. Polska mogła w 2020 roku w grudniu postawić twarde weta i nie zgodzić się na takie rozwiązania, które były sprzeczne, co jest oczywiste, z traktatami europejskimi. Mogliśmy bronić swoich interesów i skutecznie przeciwstawić się agresji politycznej Unii Europejskiej. Stało się inaczej. Zwyciężyło zaufanie do Unii Europejskiej. Osobiście przestrzegałem przed takim optymistycznym myśleniem i Solidarna Polska była temu wyraźnie przeciwna. W parlamencie mieliśmy w tym czasie zaledwie 19 posłów, dziś mamy już 20, jest postęp, ale dalej to nie wystarcza, żeby móc w takich wypadkach kluczowych rozstrzygać o decyzjach, jakie zapadają. Więc mogliśmy tylko ostrzegać i przekonywać, by scenariusz, który się właśnie realizuje na naszych oczach, szantażu ze strony Unii Europejskiej, kolejnego szantażu w dniu dzisiejszym, bo tej zapowiedzi szantażu, która nas czeka, nie mógł się w przyszłości urzeczywistnić. Ale stało się, jak już wszyscy wiemy, inaczej. Nie mamy z tego powodu satysfakcji jako Solidarna Polska, że trafnie przewidzieliśmy bieg wydarzeń, że trafnie ostrzegaliśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego przed decyzjami, ustępstwami wobec Unii Europejskiej. Ale mamy głębokie przekonanie, że ta droga ustępstw to jest droga donikąd, że nie możemy dalej ustępować. I mam nadzieję, że ta świadomość dociera do coraz większej liczby osób, że nasze słowa to nie jest czarnowidztwo, tylko to jest realna ocena sytuacji.